To jest wyjątkowe miejsce dlatego, że w zasadzie gmina Sobótka ma bardzo mało zbiorników wodnych takich dla użytku społecznego, publicznego. To jest jedyne miejsce takie w większym obszarze i dlatego też służy to rekreacji, wypoczynkowi. Była konieczna kompleksowa modernizacja zapory wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi, które tutaj widać, po to, aby nie było zagrożenia gwałtownego spływu wód powodziowych i zagrożenia dla zapory. Poniżej jest oczyszczalnia ścieków, która jest bardzo istotna z naszego punktu widzenia, ale również miejscowości leżące poniżej, które w przypadku opadów mogły być podtapiane. Radio Wrocław. Najlepsze w 2017 roku.